Czasy zapomniane, czasy potrzebne to tytuł projektu realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nasz Usarzów, w którym najważniejsi byli nasi społeczni przyjaciele, mieszkańcy małej miejscowości, jaką jest Usarzów. A jak to wszystko się zaczęło? Pomysł pojawił się nagle i trzeba przyznać w niecodziennych okolicznościach. Dlaczego? Ponieważ w całej miejscowości nagle brakło prądu i to właśnie było naszą inspiracją i punktem wyjścia do dalszych działań. W takiej sytuacji w głowie pojawiło się pytanie, jak to było, że w czasach nam już nieco odległych dla naszych przodków była to codzienność? Niektórzy z nas pamiętali takie sytuacje i wiedzieli, jak sobie poradzić. Dlatego przyszedł czas, żeby zapoznać z tym nasze dzieci i zwerbować wszystkich chętnych. I stało się. Kolorowe plakaty wykonane przez nasze pociechy przyciągnęły wielu chętnych. W trakcie projektu wiele się działo. Warsztaty kulinarne, podczas których w tradycyjny sposób przygotowane zostały przepyszne potrawy, były strzałem w dziesiątkę. A pieczenie chleba, kiszenie kapusty i robienie klusków śląskich wszystkim sprawiło wiele frajdy. Wszyscy poznawaliśmy również nowości, a przykładem tego jest porka. Potrawa, która przez mieszkańców wsi została już dawno zapomniana. W takich pysznościach warto zadbać o ich spalenie. Dlatego pełną parą ruszyliśmy z tanecznymi warsztatami, na których również główną rolę odgrywała nasza ludowa tradycja. Uczyliśmy się krakowiaka. Wszystkie spotkania i warsztaty były pełne radości i uśmiechu, ale przede wszystkim ważna była integracja wszystkich i bez zbędnego namawiania. A morał z projektu taki, że choć żyjemy na wsi, to dużo się dzieje i warto działać dla naszej społeczności. A w życiu każdego dodatkowo musi być również pozytywne oderwanie od codziennych domowych obowiązków. To udało nam się pokazać i udowodnić. Projekt zakończyliśmy uroczyście, pysznie i tanecznie w gronie wyśmienitych gości, którzy dostrzegli potrzebę realizacji takich działań również w przyszłości.